może takie bardzo podstawowe pytanie właśnie to, jak przepracowałaś ten okres pomiędzy tymi pojedynkami? Czy miałeś wystarczająco czasu, żeby właśnie zmieścić się w tym między pierwszym, a teraz ostatnim etapem turnieju? No po ostatniej walce wiadomo, konieczna jest krótki odpoczynek, regeneracja, zbieranie sił, ale nie ukrywam, że okres przygotowawczy był bardzo intensywny. Już treningi przygotowane pod konkretną zawodniczkę, pod moje umiejętności, pod nasz game plan. Ja myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Mhm. Teraz jest jakby taka delikatna poprzeczka wyżej, bo masz zawodniczkę z jeszcze większym doświadczeniem w tym finale, Karina Wasilenko. Zawodniczka, która, no tak jak mówię właśnie, wykazuje się większym doświadczeniem. Czy możesz co nieco właśnie scharakteryzować ją jako twoją rywalkę? To znaczy, zapewne ma większe doświadczenie, ale ja wchodzę do klatki i walczę z przeciwniczką, która akurat tam stoi i będzie tak samo musiała odpierać mój atak, reagować na moje umiejętności, na moje techniki. Więc zobaczymy. To dużo zależy od albo od dnia, albo od przygotowań, gameplanu. Jest bardzo dużo zmiennych. Ja na pewno wejdę tam i zostawię w trakcie walki całe swoje serce i wszystkie umiejętności. Jedziemy tam po pas, po tytuł i jestem taki jest zamiar, żeby z tym pasem wrócić. Mhm. A czy przyglądałaś się uważniej umiejętnościom parterowym, bo ona przegrywała właśnie przede wszystkim w parterze. No a w twoim ostatnim pojedynku właśnie widać było taki progres, bo tam spora część była po prostu grapplingu. Zwróciliśmy uwagę właśnie, że te zapasy i techniki parterowe na pewno będzie miała mocne i tą stronę przypuszczam, że będzie chciała przygotować na mnie. Jednak co jeszcze zdążyłam zauważyć, dziewczyny z Rosji są naprawdę bardzo silne, więc to też braliśmy pod uwagę przygotowując strategię na najbliższą walkę. Mhm. Takie pytanie oczywiście pojawiające się bardzo często, no ale jakby wiele zależy tak naprawdę od okoliczności, od czasu głównie, bo to samo pytanie zadane w innym okresie nabiera zupełnie nowego znaczenia właśnie jako mistrzyni FEN. Czy być może FEN odzywał się do ciebie, minęło trochę czasu od zdobycia pasa? Ja osobiście z włodarzami FEN nie rozmawiałam, żadnych informacji konkretnych nie mam i tak jak powiedziałem, jestem skupiona teraz na obecnej walce, na obecnym starciu i cała moja koncentracja jest skierowana na zwycięską aktualną walkę. A co będzie potem, to przypuszczam, że zobaczymy. Mm-hmm. Na FEN właśnie weszłaś delikatnie kategorię wyżej, czy nawet dwie kategorie wyżej, kategorię wyżej wagową. Później na LFN z kolei walczyłaś w 5-7. W Rosji teraz walczyłaś na 6-2, teraz będzie 6-1. Właśnie taka twoja docelowa waga to jaka ma być? Nie ukrywam, że w tej kategorii obecnej dobrze się czuję. Jednak myślimy z trenerem, że docelowa będzie 57. Aczkolwiek no, sami zdążyliście państwo zauważyć, walczę w różnych kategoriach. Nie boję się wyzwań. To jest moim zdaniem kwestia przygotowania, nastawienia. Podejmuję rękawice, czy jest to w kategorii 57, czy 60, czy 65. Myślę, że drzwi są otwarte. Mm-hmm. I zapytam być może jeszcze o fakt, że jedziesz do Rosji. Jest to właśnie turniej, więc no, nagrodą jest tam między innymi pas. Bardziej ten pas jest tym, co powiedzmy masz gdzieś tam z tyłu głowy, czy po prostu chodzi o dobre doświadczenie? No bo tak jak mówisz, Rosjanki są mocnymi rywalkami. Zdecydowanie chodzi o doświadczenie, o kolejną walkę. Ja czuję się w parterze, w walkach MMA coraz lepiej. Coraz bardziej, może coraz intensywniej przeprowadzamy treningi, te walki są coraz śmielsze. Staram się nie myśleć o samym pasie, raczej skupić się na tym, żeby wykonać swoją robotę, zrealizować plan i pas to tylko będzie ładna biżuteria. Właśnie akurat wspomniałaś o tym, że czujesz się coraz bardziej taką doświadczoną zawodniczką MMA już przekrojową, bo dzisiaj rozmawiałem z twoim trenerem Damianem Herczykiem i on również
powiedział, że jakby ten okres, który wspólnie przepracowaliście, to według niego już niebawem fani nie będą mówili o tobie jako zawodniczce przede wszystkim stójkowej, tylko właśnie no, taką pełnoprzekrojową. Też tak uważam. To jest zdecydowanie zasługa trenera Damiana, bo bardzo dużo uwagi przykuwa do moich przygotowań. Tak jak mówię, to są przygotowania naprawdę na poziomie mega profesjonalnym, a przez to ja się dobrze czuję. Zaczynam ten parter czuć, zaczynam te walki odbierać inaczej, widzieć je inaczej i cieszy mnie to bardzo, bo odczuwam progres, a myślę, że to jest najlepsza motywacja dla zawodnika. Dobrze, to bardzo Ci dziękuję w takim razie, życzę powodzenia, trzymam kciuki. No, nie dziękuję. A gdzie będzie można oglądać walkę? To znaczy pewnie na miejscu się dowiemy, jakiś link do walki będziemy wrzucać na fanpage'ach, na Facebooku.